Dziękuję, panie marszałku. Wysoki Sejmie, otóż dwie kwestie. Jedna to dotycząca wypowiedzi pana posła Bogdana Rzońcy, który zasugerował, jakoby w swojej wypowiedzi, jakoby reprezentacja społeczna nie była pełną reprezentacją środowiska przewoźników drogowych. Otóż chcę jednoznacznie wyjaśnić, a mówię to także, ponieważ miałem przyjemność być przewodniczącym podkomisji nadzwyczajnej powołanej do procedowania nad tym projektem, że żadnych ograniczeń nie było. Chcę powiedzieć, że wszyscy przewoźnicy, a znam tą grupę zawodową już od wielu lat, są zrzeszeni w swoich organizacjach i zaproszenia kierujemy do tych stowarzyszeń. Kogo stowarzyszenia wyłonią do prac, czy w komisji, czy w podkomisji, jest rzeczą strony społecznej i tutaj nigdy nie ingerowaliśmy, zatem nie kierujemy imiennych zaproszeń, preferując jednych, a dezawuując drugich. To jedna kwestia. I druga kwestia to oczywiście implementując rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady do naszego systemu prawnego w zakresie przewozów drogowych osób i rzeczy, mieliśmy świadomość, pracując nad tym projektem, że regulujemy bardzo ważną część naszej gospodarki, a mianowicie przewozy drogowe osób i rzeczy. Dlatego odbyło się aż 10 posiedzeń i to zwykle po kilkugodzinnych posiedzeń podkomisji. Dlatego z udziałem właśnie licznej reprezentacji strony społecznej, że chcieliśmy osiągnąć jak najlepsze rozwiązanie, przygotować jak najlepsze sprawozdanie konsumujące prawo unijne, ale także dające możliwość rozwijania się naszej branży, jeżeli chodzi o przewozy drogowe, która dla naszej gospodarki jest tak ważna. W moim przekonaniu to się udało, aczkolwiek do końca pracy w niektórych kwestiach mieliśmy po prostu rozbieżne oceny i stanowiska, ale przyjęte sprawozdanie zostało wypracowane większością, zresztą jak zawsze, jeżeli chodzi o procedurę legislacyjną. I w tym miejscu chciałem jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy aktywnie uczestniczyli w pracach nad tym projektem, wszystkim posłom, zarówno z podkomisji nadzwyczajnej, jak i Komisji Infrastruktury, ale oczywiście przedstawicielom resortu. Panie ministrze, bardzo dziękuję. Oczywiście bardzo, bardzo dziękuję za merytoryczną współpracę stronie społecznej. Bardzo dziękuję, panie marszałku.